Antykoncepcja niszczy zdrowie kobiet. Proszę sobie porozmawiać z mądrym, szczerze mówiącym lekarzem. Proszę sobie poczytać ulotkę, jakikolwiek tabletek antykoncepcyjnych. Zdrowa kobieta, której przebiega każdego miesiąca cykl, została tak przez Pana Boga stworzona i drogie Panie, nie oszukujcie się, to jest coś, co bardzo mocno determinuje Wasze życie. I nagle zaburza się to w sposób sztuczny, nagle próbuje się ten proces zatrzymywać, powstrzymywać. Z jakiego powodu? Bardzo często w przypadku młodych ludzi po to, żeby móc bez zobowiązań współżyć, żeby się bawić seksem, bawić się sobą nawzajem, niszcząc sobie życie i zdrowie. Konsekwencji tego może być wiele. Myślę, że jedną z najgorszych jest to, i znam wiele takich przypadków, kiedy para po wielu latach przychodzi do lekarza, ponieważ od jakiegoś czasu ona przestała brać tabletki antykoncepcyjne, bo starają się o dziecko. Lekarz robi badania i mówi, proszę Panią, tabletki antykoncepcyjne brane przez Panią od lat tak zmieniły Pani politykę hormonalną, że nie jest w stanie Pani zajść w ciążę, nie będzie Pani miała dzieci. Warto o tym pamiętać, zanim się sięgnie po takie tabletki.